Dzień dobry, witam wszystkich z rana. Godzina 9 z minutami. Trochę szybko. Pewnie niektórzy mają spotkania w pracy i nie są w stanie zagościć na porannej sesji. Jak już Dawid i Michał mieli okazję powiedzieć, na szczęście sesje są nagrywane, więc mam nadzieję, że nieobecnych jeszcze nieobecni nie ominą niczego. Dobrze. Nazywam się Krzysztof Kania, jestem PowerApps konsultantem w JITteam i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć o aplikacjach responsywnych w Canvas Apps. Więc, żeby nie przynudzać, przejdę szybciutko do agendy. Opowiemy sobie, czym jest responsywność. Zrobimy bardzo szybkie wprowadzenie. Następnie przejdziemy do tego, czy responsywność istnieje w Canvas Appsach? Jakie elementy, z jakimi elementami możemy się spotkać? Czy możemy stworzyć tak naprawdę aplikacje canvasowe responsywne? Następnie przejdziemy do live demo, gdzie pokażę kilka rzeczy, głównie związane z wprowadzeniem do tematu responsywności. Mam nadzieję, że to będzie przydatne w przyszłych projektach, które będziecie mieli okazję robić. No i tak jak wspomniałem, mam kilka przydatnych URL-i, które również są w postaci QR-kodów. Dobra. Przejdźmy do naszego wprowadzenia na temat responsywności. Użytkownicy końcowi mogą mieć dostęp do aplikacji, które tworzymy z różnych urządzeń, takich jak telefony, tablety, komputery stacjonarne. Laptopy i komputery stacjonarne z dużymi monitorami czy mniejszymi, na przykład 13 cali 32, ultrapanoramiczne 34. I tak naprawdę ta responsywność odnosi się do zdolności aplikacji, którą tworzymy, z której użytkownicy następnie będą korzystali, do automatycznego dostosowania się do tych różnych wielkości, o których wspomniałem, tak? Ekran laptopa 13 cali, czy tabletu 7, kiedyś były takie robione, prawda? Więc nie tylko dopasowanie się do tych rozmiarów, ale także wykorzystanie dostępnej przestrzeni ekranowej, zapewniające dobre doświadczenia wizualne, tak? Nasza aplikacja jest. Zmniejsza się, kiedy użytkownicy zmniejszają okno przeglądarki. Jeżeli otworzą tylko po prawej stronie naszą przeglądarkę, w której będzie aplikacja tabletowa, przykładowo po lewej, na przykład Teamsy czy Outlooka będą pisać maila, robić kilka rzeczy na jednym ekranie, nadal ta aplikacja będzie zachowywała dobry wygląd i będzie dopasowana do tej wielkości ekranu. Czyli zachowujemy, nasze aplikacje mogą zmienić rozmiar wraz ze zmianami ekranu oraz zachowują lub zmieniają pozycję. Jako przykład napisałem, że na przykład labelka, czyli nasze wyświetlenie tekstu, nie musi zawsze zajmować 50, 100 czy 200 pikseli. Ono może zajmować na przykład 20% czy 10% wydzielonej wielkości na ekranie i w PowerAppsach jesteśmy w stanie to jak najbardziej osiągnąć. Tutaj jest jeszcze takie jedno słowo po angielsku, które stwierdziłem, że nie ma sensu tłumaczyć. Jest to form factors. Przynajmniej nie ma sensu tłumaczyć w zdaniu, w którym je użyłem, tak? Bo tutaj jest to ciężkie do sformułowania w języku polskim, tak? Bo tutaj odnosimy się do różnych rozmiarów, kształtów i stylów urządzenia. Czy mamy starszy typ telefonu z małym ekranem czterocalowym, czy stary tablet 7 cali, czy nowoczesne tablety, które zazwyczaj no, już mają powyżej 10 cali, jeżeli się nie mylę, tak, czy telefony komórkowe, które już też zazwyczaj poniżej tych 5, 6 czy 6 cali praktycznie nie schodzą. Kiedyś pracując na projekcie komercyjnym usłyszałem, że aplikacja spełnia oczekiwania. Ale, dokładnie ale. No i to ale brzmiało tak, że na telewizorze 65 cali 4K, no niestety, ale ta apka nie prezentuje się tak dobrze jak na ekranie laptopa czy osadzona w Teamsach. No i tak naprawdę, żeby
zapewnić te świetne wrażenia użytkownikowi, zarówno na tak potężnym ekranie, jakim jest 65-calowy telewizor, chociaż niektórzy też mogą mieć na przykład w firmie czy w domu większe monitory, pozwalające na prawda, wyświetlenie bardzo dużej ilości danych. Tak? Więc żeby te wrażenia użytkownika i użyteczności naszej aplikacji za każdym razem były bardzo dobre, konieczne jest zaprojektowanie aplikacji zgodnie z zasadami responsywności. Tak? I tutaj naprawdę troszeczkę śmieszkiem postanowiłem pokazać ten telewizor potencjalnie posiadający aplikację PowerUpsową. Tak, żeby nie było, jeżeli chodzi o 65 cali, to jeżeli chodzi o wysokość naszej aplikacji, to mamy prawie 2000 pikseli na prawie 4000, tak? Więc to są naprawdę duże wartości. Dla porównania, ekran ultrapanoramiczny 35 cali ma 1200x1392, więc to jest naprawdę ponad z perspektywy na przykład wysokość 1,5 razy więcej. Tak? Jeżeli chodzi o szerokość, nadal jest to tyle, ile ma na przykład 10 czy 11-calowy tablet. Więc jeżeli chodzi o samą różnicę, tak? Więc na dzisiejszej sesji postaram się przedstawić szczegółowo koncepcję, zasady, podejścia do projektowania responsywnych aplikacji Canvas Apps w oparciu o zbudowaną w praktyce wiedzę, prawdziwe przypadki użycia, a to wszystko zostanie, mam nadzieję, że szczegółowo opowiedziane, opisane, aby zrozumieć, jak budować te aplikacje na przykładzie, przykładu, którą zbudowałem na dzisiejszy Global Power Platform Bootcamp 2023. Można powiedzieć, że już tak naprawdę opowiedziałem, po co tworzymy responsywne aplikacje, co to jest ta responsywność. Ale myślę, że jest w tym temacie warto to powtórzyć i odnieść się do tych kilku elementów, które są najważniejsze. Ja bym powiedział, że zawsze naszym najważniejszym aspektem są użytkownicy końcowi. To dla nich tworzymy aplikacje, to dla nich tworzymy nasze automatyzacje biznesowe i to nasi użytkownicy muszą być zadowoleni z tej aplikacji. Nie mówię już o zasadach tworzenia interfejsu graficznego, czy bardziej w sumie użyteczności tego ekranu, tak zwany user experience, tylko odnoszę się do tego, że użytkownicy to zazwyczaj nie jest jedna osoba. Zazwyczaj to są zespoły ludzi i pomimo tego, że w miarę istnieje standaryzacja, jeżeli mówimy o wyposażeniu firmowe, no to jednak nie. I pewna osoba może mieć ekran 24-calowy albo dwa takie, a jedna osoba może dostała właśnie 32 cale. I każdy chciałby, żeby ta aplikacja dostosowywała się do tego ekranu i zapewniła w tej przeglądarce internetowej, czy nawet na telefonie komórkowym, kiedy przyjdziemy już w zupełnie drugi skrajny przypadek, tak, żeby to jak najfajniej i jak najlepiej działało. Czyli tak naprawdę satysfakcja użytkownika i z jego dobre wrażenia z naszej aplikacji. Dobrze, no to czy Power Appsy są tak naprawdę responsywne? Power Appsy, to zależy, które. Ale jeżeli chodzi o Canvas Appsy, to akurat Canvas Appsy nie są responsywne z pudełka. Czyli jeżeli stworzymy aplikację na telefon, czy stworzymy aplikację na tablet, ona zawsze będzie miała taki sam rozmiar. Jeżeli my jako makerzy, citizen developerzy, czy ogólnie developerzy, tego nie zmienimy. Aplikacje kanwasowe posiadają zdefiniowane, responsywne ekrany, ale także elementy. Jeżeli chodzi o ekrany, to w momencie dodawania nowego ekranu w aplikacji możemy wybrać m.in. split screen czy sidebar i to są właśnie responsywne elementy, które posiadamy zdefiniowane wcześniej dla użytkownika, żeby on sam nie musiał tego robić w Power Appsach. Ale Power Appsy, tak jak wspomniałem, posiadają te elementy i tak naprawdę jesteśmy sami w stanie zbudować, stworzyć to samo, co Microsoft dostarcza nam w ramach template'u na ekran, tak naprawdę w kilku prostych krokach. I to także dzisiaj
zademonstruję. Dobrze, w tym momencie przejdziemy do demo, w którym mam nadzieję, że uda mi się pokazać najważniejsze aspekty aplikacji responsywnych. Tak jak wspomniałem, stworzyłem dzisiaj specjalnie na dzisiejsze wydarzenie aplikację dotyczącą responsive designu. I chciałbym tutaj po kolei przejść przez kilka kroków, czyli przez nasz koncept responsywności i inne elementy, które tak naprawdę jesteśmy w stanie w Power Appsach osiągnąć, jeżeli chodzi o tematy responsywności, bądź elementy, które mogą nam pomóc w projektowaniu tych responsywnych właśnie aplikacji. Dobrze, zacznę po kolei od naszego konceptu responsywności. Wspomniałem na początku, że jednym z aspektów responsywności jest dostosowywanie się do wielkości elementów, które mamy na ekranie. I teraz jak możemy to osiągnąć tak naprawdę w Power Appsach? Power Apps z defaultu, kiedy go tworzymy w aplikacji tabletowej, ja najczęściej akurat właśnie tworzę aplikacje tabletowe, ponieważ tworzę rozwiązania, które głównie są wykorzystywane właśnie na urządzeniach typu laptop. Więc nasza aplikacja ma standardową, już spredefiniowaną wysokość. Jeżeli chodzi o te wysokości, one mogą się różnić w zależności od tego, jaki rozmiar sami dobierzemy. I teraz tak, żeby wejść w ustawienia dotyczące ekranu, musimy kliknąć ustawienia, następnie display. Nie korzystam z polskiej wersji Power Appsów, zapewne będzie tam napisane ekran, ale mogę się mylić. I tutaj możemy dostosować naszą wielkość aplikacji. W sumie tak naprawdę to nie do końca jest wielkość, ale możemy zmienić naszą rozdzielczość na 16:10, na 16:9 jest akurat defaultowo dobrana, ale możemy także zrobić customową i sami możemy podać naszą wielkość aplikacji. Jeżeli nasza aplikacja będzie wykorzystywana na przykład na dużych telewizorach w biurze, i o tym wiemy wcześniej, to faktycznie moglibyśmy się pokusić o takie zmiany. Ale osobiście nie uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie. I jeżeli będziemy chcieli testować aplikacje, jak wyglądają one w różnych urządzeniach, to w następnych krokach przy okazji pokażę, jak to zrobić, żeby nie posiadać całego stosu różnych urządzeń. Wracając do naszych podstawowych ustawień. W celu stworzenia aplikacji, która będzie responsywna i dopasowywała się do wielkości ekranu, którą posiadamy, musimy zmienić tak naprawdę jednego togla. Musimy przełączyć Scale to Fit, który pozwoli nam tak naprawdę osiągnąć pełne zapełnienie ekranu. Teraz w przypadku, w którym wyłączyłem tą funkcję, widzimy, że nasza aplikacja ma dokładnie taką samą wysokość i szerokość odczytaną z parametrów dostępności ekranu i samej aplikacji, tak jak te, które są stworzone, dostarczone dla nas z tak zwanego pudełka, bym to nazwał. Jeżeli wrócimy do naszych ustawień, ustawienia display scale to fit i znowu otworzę aplikację w preview, widzimy, że ona zajmuje już cały ekran. I teraz już nie mamy tej samej wysokości. Nasz design height się nie zmienił. On jest taki sam spredefiniowany dla wartości defaultowej 16:9. 768. Teraz nasza aplikacja dostosowała się do dużego ekranu. Teraz ma 1200 wysokość, a szerokość aż 2512. To znaczy, że no, może nie dwukrotnie, tak, ale zdecydowanie zwiększyliśmy wielkość, w którym możemy prezentować dane, w którym użytkownik będzie reagował i współpracował z danymi. Możemy w ten sposób umieścić więcej danych, ale oczywiście to nie może być wymaganie, że będziemy zawsze dawali więcej danych, ponieważ użytkownicy mają duże ekrany. Coś takiego można ustalić oczywiście zaczynając projekt i rozmawiając z naszymi ownerami, stakeholderami, osobami, które są odpowiedzialne
za wymagania czy użytkownikami końcowymi. Teraz bardzo ważna rzecz. Dopasowywanie się do tej wielkości ekranu. Teraz mamy cały ekran. Ale wspomniałem, że ekran przecież może być w połowie zajęty przez coś innego. Albo mogę po prostu chcieć mieć troszeczkę mniejszą tą aplikację. Wszystko zależy od perspektywy użytkownika, jego chęci, czy dostępne urządzenia tak naprawdę definiują potrzebę naszej responsywności. Więc tutaj prezentuję, jak zmienia się nasza szerokość i nasza wysokość w zależności od tego, jak ja manipuluję oknem przeglądarki. Tak? Jeżeli chodzi o samą manipulację, to ona może wyglądać również odrobinę inaczej. To znaczy nie musimy tylko reagować na wielkość ekranu, ale możemy też reagować na wielkość elementów. Nie musimy przypisywać naszego elementu zawsze na przykład do x-a 100. Jeżeli oczywiście chcemy, żeby nasz element zajął cały ekran, najlepiej jest zacząć od punktu 0,0. Ale jeżeli mamy przykładowo site navigation. Nasz site navigation może zająć 250 pikseli, albo możemy stwierdzić 350, zmienić. Dobra, nie, jednak 300, tak? I możemy już sobie na procesie takiego prostego projektowania stwierdzić, dobra, czyli nasz ten jeden element zawsze będzie zajmował 300 pikseli, ale cała reszta ekranu będzie się dostosowywała. I to już niezależnie, czy będziemy mieli te 1366 dostępne na całość, czy 2500, tak? Nasza aplikacja się dostosuje i tak jak w przypadku naszych elementów, które widzimy mniej więcej na środku w tym momencie, nasz główny boksik, label na środku, tak, on będzie się dostosowywał do tego, jak my to damy. Po prostu jego elementem wartości początkowej jest szerokość elementu, do którego chcemy się odnieść, jego punkt X oraz szerokość. Dlaczego punkt X? W tym przypadku jest to wartość 0. Ona jest, ona na nas nie wpływa. Ale jeżeli byśmy mieli za naszym site navigation jeszcze jeden element, to wtedy musielibyśmy dodać jego punkt X, albo po prostu szerokość poprzedniego elementu. To oczywiście zależy. Ta responsywność jak najbardziej pokazałem, że działa w szerz. Jeszcze dla pewności pokażę, że działa także w dół. Szerokość się zmienia, ale także zmienia się wartość, która jest tutaj ustawiona na 1/10 ekranu. Więc cały ten ekran, pomimo tego, że jest to ekran pokazowy, jest responsywny, jest uzależniony od siebie. W jaki sposób uzależniony od siebie? Przykładowo wysokość naszego głównego pola, które prezentuje dane dotyczące wysokości, jest uzależnione od wysokości naszej aplikacji oraz wielkości headera. W tym przypadku footer jest tutaj footer na dole aplikacji, jest dokładnie tej samej wielkości, co nasz header. I ustaliłem, że czterokrotność headera powinna zostać odjęta od całej wysokości aplikacji w celu uzyskania najbardziej odpowiedniej wysokości części tej aplikacji, która będzie prezentowała dane. Oczywiście to jest przykład. Każdy jest w stanie samemu ustalić, które proporcje są dla niego najlepsze. Dobra, czyli jeżeli to jest czterokrotność i teraz zmienimy wartość na 100, a nie chcę zmienić wartość, bo widocznie coś wcześniej zmieniłem. No cóż, mniejsza.
ta wartość jest jak najbardziej, przynajmniej powinna być, zmienna. Jeżeli chodzi o te techniki, które pozwalają nam uzależnić usadowienie i rozmieszczenie tak naprawdę poszczególnych pól i labelek, polecam odnieść się do dokumentacji Microsoftu. Ona również będzie pokazana w przydatnych linkach. I są dwa linki. Jeden jest typowo dokumentacją Power Apps, który pozwala nam na zrozumienie, w jaki sposób musimy manipulować naszymi formułami szerokości, wysokości, czy na przykład wartością X czy Y, żeby osiągnąć nasz zamierzony cel, jeżeli chodzi o rozmieszczenie pewnej części aplikacji, na przykład labelki, czy może to być galeria wyświetlająca dane. Tak? Więc tutaj zaprezentuję to, ten QR kod na samym końcu. Dobra. I teraz przejdźmy do dokumentacji już nie Power Appsowej, ale dokumentacji dotyczącą Windowsa dla deweloperów budujących aplikacje desktopowe pod Windows. Tutaj bardzo ładnie jest pokazywane, w jaki sposób na przykład zależności pomiędzy podzieloną częścią ekranu naszej aplikacji powinny się zmieniać w przypadku zmiany tej wielkości przez użytkownika. I tutaj mamy to oczywiście pokazane na przykładzie chowania i pokazywania elementów, batonów, ikon. Więc jak najbardziej polecam przy tworzeniu tych aplikacji odnieść się do dokumentacji, bo to naprawdę dużo działa, daje. Szczególnie na początku swojej drogi. Ta dokumentacja może być troszeczkę niezrozumiała, dlatego mam nadzieję, że pomogę zrozumieć to troszeczkę bardziej. Dobrze. Wspomniałem o tym, że wystarczy przyłączyć tego togla, tak? Ten jeden element, żeby ta aplikacja mogła się dostosować. I to jest prawda, ale musimy być świadomi, że nasza aplikacja, ma tą zdefiniowaną wysokość dostępną z pudełeczka i szerokość całości. I tutaj jest bardzo fajnie, żeby zapoznać się z funkcją Max. Funkcja Max bierze wszystkie elementy, które wprowadzimy do niej, w tym przypadku dwa elementy, i sprawdza, która wartość jest większa. I dostajemy większą wartość w naszej, jako nasz output tak naprawdę. Tutaj bodajże zrobiłem w szerokości dokładnie tak samo. Czyli wykorzystałem funkcję maksimum. Funkcja maksimum pozwoliła mi osiągnąć, że jeżeli nasza wartość przez zmianę wielkości ekranu będzie się zmniejszała, 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 to minimalna wartość, jaką zobaczymy, to jest 50. Jeżeli zmienimy tą wartość na 10, nic się nie zmieni. Więc to jest bardzo fajna, bardzo pożyteczna funkcja. Pozwala nam dostosować wielkość labelki, site navigation faktycznie do proporcji. Może to być 300 pikseli, a może to być 1/10. I zawsze weź to, co jest większe. Jeżeli nasza 1/10 ekranu będzie miała już wartość 200 pikseli, 250, zostańmy przy 300. Nie zmieniajmy tego, bo to jest nasz przykładowo ten minimalna część designu. Więc kolejnym aspektem jest wykorzystanie funkcji parent.height, czyli wysokość elementu nadrzędnego, bądź application.height, czyli wysokość naszej aplikacji czy szerokość. Możemy się do niej odwołać bezpośrednio z kontrolki, jeżeli chodzi o wysokość czy szerokość, czyli dysponujemy już nie tym design heightem, który rozróżniamy jako ten, który dostajemy na początku, tylko jako wielkość, do której nasza aplikacja się dostosowuje. Dobrze. Myślę, że warto byłoby przejść teraz do następnego punktu, czyli do breakpointów. Czym są breakpointy?
Microsoft pozwala nam na rozróżnienie wielu wielkości ekranów. I teraz w jaki sposób je rozróżniamy? Rozróżniamy je na podstawie szerokości ekranu. One są zdefiniowane z pudełka dla aplikacji tabletowej na wartości 600, 900, 1200, czyli breakpoint 1 kończy się na wartości 600, breakpoint 2 na wartości 900, breakpoint 3 na 1200. Wszystko, co jest powyżej, jest to breakpoint 4, który jest uznawany za ekran extra large. Teraz są osoby pewnie, które już korzystały z breakpointów, więc pragnę doprecyzować, że breakpointy są inaczej zdefiniowane dla aplikacji na telefonach. To znaczy, jeżeli stworzymy aplikację phone na telefon, a nie aplikację desktop. I pomimo tego, że te breakpointy są zdefiniowane przez Microsoft, jesteśmy w stanie zdefiniować je samemu. Jeżeli klikniemy na app, czyli nasza część, ta nazwałbym to takimi naszymi metadanymi aplikacji, następnie wejdziemy do size breakpoints, możemy zobaczyć, że mamy zdefiniowaną tabelę właśnie na tych punktach 600, 900, 1200. Jeżeli kiedykolwiek ktoś widział te size breakpoints i się zastanawiał, a po co to jest, to właśnie są te breakpointy, które pozwalają nam ocenić po szerokości aplikacji, na jak dużym ekranie użytkownik się znajduje. I jeżeli ta wartość jest na przykład poniżej 1200, to bierze to jako tablet. Jeżeli jest to poniżej 900, nadal może wziąć to jako tablet albo duży telefon. Jeżeli chodzi o wartość poniżej 600, zawsze ona jest brana jako już telefon i urządzenie mobilne. Dobra, tutaj muszę oddalić, a tutaj... Okej, jeszcze nie. Okej, jest. No tutaj przypiszyć, dobrze. Więc tak naprawdę, jak działają te breakpointy? Już opowiedziałem o elementach, które je definiują, wartościach, które je definiują, oraz tym, że możemy je samemu dodać czy zmienić na własne potrzeby. Na dole zawarłem informację, na jakim layoutie aktualnie się znajdujemy. Teraz mamy layout 4 i jak najbardziej widzimy nasz box numer 4, który zaczyna się w pozycji 1200, a kończy aż na 2512. Dobra. Będziemy troszeczkę zmniejszać nasz ekran, troszeczkę zmniejszać nasz ekran, aż w końcu dojdziemy do ramki. Dobra, teraz uważnie, powoli przekroczyliśmy ramkę, bum, wartość 3. Aplikacja sama, tak naprawdę Power Appsy same sprawdzają szerokość i wysokość. Jeżeli same sprawdzają tą szerokość, to same również są w stanie porównywać, na którym breakpoincie się znajdujemy, co może bezpośrednio wpływać, na jakim urządzeniu jesteśmy i z jakiego urządzenia korzystamy. Jeżeli mamy dostępność do takich elementów, daje nam to niesamowitą przewagę przy tworzeniu aplikacji dla naszych klientów. I wskoczyliśmy na wartość 1. Czemu daje nam to aż taką przewagę? Daje nam to aż taką przewagę, ponieważ na podstawie tych breakpointów jesteśmy w stanie odnieść się na przykład do wielkości czcionki. Jesteśmy w stanie odnieść się do wielkości naszego headeru. Jesteśmy w stanie odnieść się do tego, jak pokazałem na przykładzie dokumentacji Microsoftu, że jeżeli mamy dwa okna obok siebie i zmniejszymy aplikację na tyle, że dwa okna nie mogą się już mieścić, bo osiągnęliśmy na przykład wartość 2, a projektowaliśmy aplikację dla wartości breakpoint 3, to nasza część, która znalazłaby się na breakpointie 3, pójdzie na przykład pod spód. I nasza aplikacja, zamiast iść od lewej do prawej, będzie szła już od góry do dołu. Czyli wtedy tak naprawdę osiągniemy prawdziwą responsywność. Dobrze, i teraz właśnie
Zademonstruję to na przykładzie czcionki. Póki jesteśmy na wartości 4, mamy rozmiar czcionki numer 20. Jak tylko odrobinę ją przekroczymy, mamy rozmiar czcionki 16. Nasza wartość szerokości ekranu cały czas się zmniejsza, a nasza czcionka również, bo przekroczyliśmy naszą wartość. Proszę spojrzeć, jesteśmy na 903, 902, 1, 0 i mamy wartość 12, tak? Więc możemy małym kosztem, jeżeli chodzi o logikę, zaprogramować, czy no może zaprogramować, to dużo powiedziane, ale możemy dokonać takich zmian. Teraz pokażę fragment kodu, który właśnie pokaże między innymi, jak to działa. Tutaj jest funkcja switch, która sprawdza wartość wielkości naszego ekranu, który jest aktywny. I następnie te wartości, tak jak powiedziałem, są podzielone 1, 2, 3, powyżej, wszystko powyżej trójki staje się czwórką. Jeżeli to zdefiniujemy samemu, te wartości oczywiście się zmienią. Możemy zmniejszyć tą wartość z 600 na 400. W końcu większość telefonów, z których obecnie korzystamy, ma wartości pomiędzy 390 a 450, jeżeli chodzi o szerokość w trybie normalnego użytkowania telefonu, tak? Czyli więc odnosimy się do jednego elementu, który następnie na podstawie zwrotki, czyli tego breakpointu, a widzę, że popełniłem literówkę, przepraszam, a tutaj wszędzie powinny być breakpointy, ale już mniejsze. Więc wracając, możemy od tej wielkości ekranu i wartości, która zostanie zwrócona, dopasować pewne elementy, żeby osiągnąć jeszcze lepsze odczucia użytkownika końcowego. Więc czy jeżeli chcemy stworzyć aplikację tak naprawdę, to czy responsywną i na przykład na nowego Samsunga, którego ktoś może mieć, tak, czy tam S22, 3, czy na iPhone'a, czy na tablet. I to nieważne jest jakiej firmy. Czy my musimy posiadać te urządzenia fizycznie, żeby wytestować, jak to będzie wyglądało? No, brzmi trochę na bogato. Wątpię, że deweloperzy i konsultanci mają multum sprzętu w celu testowania swoich aplikacji. Więc teraz pokażę, co zrobić, żeby wytestować możliwości naszego ekranu, nie tylko poprzez manipulowanie wielkością przeglądarki, tak? Bo to oczywiście nie zadziała w przypadku aplikacji mobilnych. Musielibyśmy sprawdzać, ile na przykład, jakie wartości ekranu mają urządzenia marki Apple, poszczególne Samsungi, Xiaomi czy inne firmy. One po prostu są różne i każdy model może być różny, więc jak sprawdzić, jak to będzie wyglądało na różnych modelach? Musimy wejść w narzędzia deweloperskie w naszej przeglądarce. Developer Tools. Następnie będziemy mieli taką ikonkę dwóch ekranów. Ja bym powiedział, że telefon na tle tabletu. Teraz, jak ją klikniemy, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak będą zachowywały się, będzie zachowywała się nasza aplikacja w przypadku na różnych urządzeniach. Możemy te urządzenia edytować, dodawać. Galaxy S8. Stare urządzenie, ale jeszcze niektórzy użytkownicy mogą jak najbardziej takie mieć. Więc tutaj możemy wybrać elementy urządzenia, z których chcielibyśmy skorzystać w ramach naszego przykładu, żeby zobaczyć, jak ta aplikacja będzie się zachowywała, albo pójść o krok dalej i dodać własne. Dobrze, to oczywiście nam na chwilę obecną nie jest potrzebne. Teraz się pobawimy troszeczkę właśnie tymi dimensions i wymiarami i zobaczymy, jak ta aplikacja zachowuje się na różnych urządzeniach. W tym przypadku padło na iPada Pro. To urządzenie, ten Developer Tools jest na tyle fajne, że od razu mamy informacje na temat wysokości, szerokości i możemy ekran obracać. I w tym momencie widzimy, że znajdujemy się, nasza aplikacja znajduje się w breakpointie czwartym, czyli ma powyżej 1260, 1200, przepraszam, naszej szerokości.
Ale jeżeli tą aplikację obrócimy, nagle się okazuje, że jesteśmy w połowie trójki. Więc tak naprawdę to nam pokazuje, że powinniśmy o to dbać, że powinniśmy walczyć z tymi trudnościami, jakimi są bardzo rozbieżne urządzenia, z jakich mogą korzystać użytkownicy. Pixel 5, telefon. Świetnie. Okazuje się, że jesteśmy w breakpointie pierwszym, tak? Ale gdybyśmy tutaj mieli jakąś wartość statyczną, tak jak widzimy, w sumie nawet nasz breakpoint jest w wartości 600, szerokości, nie widzimy całości. Gdyby ten element mógł się dopasować do szerokości ekranu, moglibyśmy zobaczyć wszystko. I to jest bardzo ważna część, która pozwoli nam przejść do następnej części prezentacji. Otóż osoby, które już korzystały z elementów responsywnych, tworzyły responsywne aplikacje, widzą, że tutaj mamy spotworzone labelki, tekst inputy i stworzone zależności między nimi. To jak najbardziej jest ważne. Ale to nie jest wszystko, z czego możemy korzystać. A nawet bym powiedział, że to jest skomplikowane i można to zrobić prościej. Tylko to prościej będzie się wiązało z tym, że przez chwilę będzie trudniej. Tylko na początku, potem będzie dużo łatwiej. Z pomocą przychodzą nam kontenery. Kontenery są elementami, które pozwalają dzielić nam ekran horyzontalnie czy wertykalnie i dodawać do niego kolejne elementy, które bez pisania kodu, pisania zależności do innych elementów, możemy je ustawić w automatycznej szerokości, odpowiedniej wysokości, że na przykład w połowie ekranu. I teraz pokażę właśnie, jak to wygląda. To jest dokładnie ten sam ekran, proszę spojrzeć. Ten sam ekran, stworzony za pomocą kontenerów. Ten jest, poprzedni był stworzony bez kontenerów, to były właśnie zależności między labelkami. Jeszcze raz powtórzę. Tutaj nie ma już tych zależności pomiędzy labelkami, są zależności wewnątrz kontenera. Więc jak dodać kontener? Wchodzimy w Insert, klikamy Search i wpisujemy con, container. Nie wiem, czy w przypadku osób, które korzystają w aplikacji w języku polskim, będzie to dostępne pod K. OK. I tutaj rozróżniamy trzy typy kontenerów. Jeden typ jest to kontener, który pozwoli nam grupować dane. Jest to dużo lepsza opcja niż wykorzystywanie na przykład opcji grup, jeżeli chodzi o nasze kontrolki. Pozwala nam to zachować, wrzucić logikę w jedno miejsce. Jeżeli chcielibyśmy potem wrócić do tej logiki, może niekoniecznie musimy jej szukać poszczególnie w kodzie, ale może być ona usadowiona właśnie w jednym z tych elementów, w jednym z kontenerków i będziemy mogli w niego wejść, kliknąć, zobaczyć, co tam jest, będzie nam dużo prościej. Dwa pozostałe kontenery są to kontenery responsywne, bo sam container sam w sobie nie jest responsywne. Oczywiście możemy go takiego stworzyć, ale właśnie te kontenery horyzontalne i wertykalne to jest cała magia tworzenia aplikacji responsywnych w Canvas Apps. Jako początek dodałem kontener, który usadowiłem na pozycji XY00. Następnie jego szerokość i wysokość uzależniłem od elementu nadrzędnego, od jego rodzica, parenta. Czyli w tym przypadku jest to nasz ekran. Nasz ekran będzie zajmował tyle miejsca, ile może, zgodnie z ustaleniami naszej aplikacji. Tak, czy ustawieniami. Czyli albo ten design height, albo szerokość i wysokość ekranu, którym dysponujemy. I teraz, co takiego super jest w tych kontenerach? Super jest to, że jesteśmy w stanie bezpośrednio na przykład określić, jak mają być rozmieszczone elementy wewnątrz kontenera. Czyli przykładowo wezmę kontener środkowy. Nasz kontener środkowy ma wartość ustawioną flexible height. Co ona nam pozwala? To znaczy, że wcześniej, jak chcieliśmy osiągnąć na poprzednim ekranie, tutaj wejdę z powrotem na ten ekran, chcieliśmy osiągnąć wysokość,
to my ją uzależnialiśmy od naszego rodzica, czyli wielkości całego ekranu, odejmij czterokrotność naszego headera. Tak, tutaj to działa inaczej. Tutaj to działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy dostępne miejsce, jeżeli chodzi o wielkość naszego ekranu, możemy powiedzieć, OK, to my chcielibyśmy zająć 80% naszego ekranu, a całość jest 100%, prawda? Więc teraz jak do tego podejść? Dodając elementy do kontenera, możemy, ale nie musimy ustalić, żeby był flexible height, dostosowywalnej wysokości albo szerokości. To, czy to jest dostosowywana szerokość czy wysokość, zależy od tego, czy kontener jest wertykalny czy horyzontalny. Jeżeli dopasowujemy już na przykład z perspektywy wysokości, tak, to możemy ustalić, czy szerokości, to możemy ustalić, ile właśnie nasze elementy mają zająć, jaka ma być proporcja. Ja zawsze proponuję odnieść się do wartości pełnej. 1, 10, 100. Oczywiście najbardziej preferuję dziesiątkę, najłatwiej się operuje na liczbach całkowitych w tym przypadku. Więc jest to na pewno niesamowita funkcjonalność. Ale co się stanie, jeżeli nasz ekran zrobi się za mały? Od tego mamy wartość minimum height, czy w przypadku innego kontenera będzie minimum width. To znaczy, że ustalamy, że nasz kontener ma zająć te 80% miejsca. Dane w nich zależne od siebie mają mieć wysokość, właśnie te na przykład 80%, ale jeżeli będziemy zmniejszać nasz ekran, czy to w szerokości, czy wysokości, to w pewnym momencie możemy dojść do wartości granicznej. I ten minimum height, minimum width są wartościami granicznymi, które pozwalają nam na osiągnięcie tylko jednej rzeczy. Po jej osiągnięciu dana kontrolka nie będzie dalej zmniejszana. To jest bardzo ważne. Teraz. Możemy definiować nasze elementy w kontenerze, jak chcemy, w bardzo prosty sposób. I teraz kolejna ciekawostka na temat kontenerów. Jeżeli dodamy kontener horyzontalny czy wertykalny i dodamy do niego elementy, one układają się albo obok siebie, albo pod sobą. Nie mamy wpływu już aż takiego na ich edycję, jak w przypadku customowej wielkości, bo jesteśmy już w kontenerze, który wymusza na nas pewne zachowania. Jeżeli chcielibyśmy breakpoint pierwszy przenieść na koniec, to nie musimy zmieniać jego wartości na osi X-ów i Y-ów. Możemy po prostu zrobić reorder. Reorder pozwala nam na przeniesienie elementów z początka do końca, od góry do dołu, czyli sprawdzenie, gdzie ten element jest. Dobra. Move to end. Boom. Jednym kliknięciem zmieniłem go z końca na początek. Mogę to zrobić z powrotem. Jeżeli chciałbym, żeby nasz element był na środku, to nie muszę pisać kodu. Nie muszę zerkać do naszej dokumentacji tutaj, patrzeć, OK. Co muszę zrobić, żeby ten element był całkowicie na środku ekranu? Nie trzeba tego robić, bo wystarczy, że ustawimy wartość aligning container na środek. Jeżeli chcemy, żeby nasz label, galeria była na całą wielkość ekranu, nie ma problemu, również wystarczy ten aligning container kliknąć i ustawić. W tym przypadku mam flexible width wewnątrz wyłączony. Ale tutaj mam ekran. A przejdźmy jeszcze do tego ekranu. Tutaj mam ekran, który pozwala na wyszukiwanie użytkowników. I ten ekran jest stworzony na podstawie kontenerów. A wszystko sobie schowamy. Teraz mamy kontener główny, wertykalny, który odjdzie od góry do dołu, ustawia nam rzeczy. Jeżeli dodałem kolejny kontener, on zajmuje cały ekran.
Jeżeli dodam następny, to one podzielą się na dwa, jeżeli mamy ten flexible height ustalony. Jeżeli trzeci i tak dalej, one będą rosły w dół. Możemy ustawić im statyczną wartość wysokości, ale możemy także dać im tą zmienialną wartość w postaci flexa, flexible. Tak? Więc tutaj na przykład, proszę bardzo, mamy nasz header. Nasz header jest zrobiony w kontrolce kontenera. Raz, jeżeli zaczniemy się bawić, bum, on się zmniejsza razem z naszymi danymi. Tak? Nie musiałem tak naprawdę sam definiować czegokolwiek z perspektywy kodu. Wystarczy, że usadowiłem elementy w środku, dodałem ten element, zdjęcie na przykład, tak, i ustaliłem, no ty akurat nie jesteś, nie masz flexible width względem całej aplikacji, ale masz flexible, ale na przykład ten element jak najbardziej jest flexible width. I ja chciałbym, żeby on zajął jedną część z jednej szóstej, którą mamy dostępną. Czy my jedną szóstą? Bo te wartości się zawsze sumują. Jeżeli job title zajmuje 2,5, miasto zajmuje 1. Tutaj nasz diamencik, czyli ikona dodawania naszych użytkowników do diamentowej listy super ludzi, tak? Zawsze będzie zajmował 60, no to reszta może się zmieniać i właśnie to ustalamy. I on wtedy zlicza całość. Jest bardzo fajne, bardzo niesamowite, jak można wiele na tej podstawie osiągnąć. No i finalna wersja to jest nasz home menu. Ten nasz home screen tak naprawdę nie był do końca responsywny, bo był zrobiony na zasadzie... A, zdradziłem zakończenie. Świetnie. Był zrobiony na zasadzie tych labelek. Czyli o, naszą galerię zrób po lewej stronie. Nasze zdjęcie daj po prawej stronie, dajmy takie proporcje ekranu. To jest fajne, ale to nie zawsze się sprawdza. I w przypadku kontenerów mamy full możliwości, żeby osiągnąć to dużo łatwiej, szybciej oraz pewniej. W tym przypadku mamy nasz responsive design padło na iPada. Jakkolwiek zrobimy fajnie, nasze elementy tutaj się ładnie dopasowują, zmieńmy to na iPhone'a, na szerokość ekranu. Dobra, fajnie. Nasza galeria się zmniejszyła, batony się zmniejszyły, czcionka się zmniejszyła. To wszystko jest uzależnione od tych wartości breakpointów i tego switcha, którego pokazywałem. I to działa całkiem fajnie właśnie ze względu na te kontenery. Tak? Proszę zobaczyć, jak te kontenery działają. Ustawiłem kontener na szerokość. Następnie wrzuciłem do niego dwa kontenery również działające horyzontalnie. Jeden ustawiłem na wartość 4, drugi na wartość 6. Razem dostaliśmy 10, czyli wiem, że zawsze moje zdjęcie będzie po stronie 60% i będzie zajmowało 60% ekranu. Czyli nie zdjęcie, ale ten kontener, tak? I teraz co zrobić, żeby to zdjęcie było zawsze na środku? No nic prostszego, jak zrobić alignment w kontenerze na wyśrodkowany. Teraz nam zostanie tak naprawdę tylko jedna rzecz do zdefiniowania, na przykład wysokość. Już nie szerokość, na przykład, już nie rozstawienie od góry do dołu, tylko na przykład właśnie tylko ta część wysokości, jak duże to ma być. Tak samo tutaj w drugą stronę. Jeżeli zrobiłem template size, który wielkość naszych batonów, guzików i tak dalej jest uzależniona od wielkości, które mamy dostępną w galerii. I ona jest uzależniona od naszego breakpointu. Home screen bez tych rzeczy? Oj, no rozjeżdża się, no brzydko jest. No o co chodzi? Prawda? A niby stworzyliśmy z zasadami responsywności. To, co pokazałem na początku, to był wstęp. Jeżeli chcemy, i to się sprawdzi na przykład przy tworzeniu aplikacji tylko i wyłącznie na tablety i na komputery, laptopy i tak dalej. Jeżeli chcielibyśmy dać użytkownikowi możliwość faktycznie korzystania z każdego elementu, musimy wykorzystać kontenery. Musimy wziąć pod uwagę, że to cały czas może się zmieniać, to ciągle może być coś innego. To jest przykład z dokumentacji Microsoftu. W pewnym momencie przeszło nasz kontener z prawej strony, przeszedł na dół.
Jak to zrobiłem? Zmieniłem jego direction, czyli czy jest horyzontalny, czy wertykalny, w zależności od breakpointu. Jeżeli mamy breakpoint 1, jesteśmy na urządzeniu phone, telefon. Świetnie, zmieńmy to. Jeżeli chodzi o demo, to jest tyle. Dziękuję bardzo. Teraz wrócę do prezentacji. OK, slideshow. I dam chwilę na zeskanowanie linków. Są to linki, URL odnoszące się do dokumentacji Power Platformy, dotyczące responsywności, jak tworzyć właśnie ten responsywny layout, responsywne aplikacje, ale także do ścieżki nauki. Jest tam kilka działów, które można przerobić dosłownie w 10 minut, kilka filmików, jak działają dokładnie kontenery, w jaki sposób można z nich korzystać i w jaki sposób dzielić te ekrany, żeby osiągnąć naszą responsywność. Myślę, że mam nadzieję, że już wszyscy zdążyli zeskanować, więc ze względu na czas przeszedłbym już do ostatniego slajdu, czyli do podziękowań. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli okazję się wdzwonić, wszystkim, którzy mieli chęć dowiedzieć się czegoś na temat aplikacji responsywnych, aplikacji Canvas, jeżeli chodzi o ich responsywność. Zdaję sobie sprawę, że czas, którym dysponowaliśmy, nie był wystarczający, żeby się bardzo dogłębnie wgryźć. To był czas, który pozwolił mi pokazać dogłębnie kilka podstawowych elementów, które pozwalają nam zachować, jeszcze raz, opisałem kilka elementów podstawowych, które pozwolą nam lepiej zrozumieć zasady responsywności. Właśnie te breakpointy, ich definiowanie, jak korzystać z developer tools w przeglądarce, żeby móc zasymulować, to się w sumie nazywa emulacja, tak, urządzeń mobilnych, czy to aplikacji, czy to telefonów, czy tabletów, tak, oraz koncept, jeżeli chodzi o kontenery. Kontenery są kluczem, którym musimy nauczyć się posługiwać. Jest to droga, którą każdy moim zdaniem powinien przejść, nawet jeżeli nie musicie tworzyć aplikacji responsywnych i z defaultu design height, dostosowujący się do waszych ekranów, spełnia oczekiwania waszych klientów, czy wasze, super. Ale pewnego dnia może być, że ta wiedza wam się przyda i responsywna aplikacja będzie wymagana. Zapraszam do dodania mnie na LinkedInie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Z wielką chęcią odpowiem. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy, było super, naprawdę fajna sesja. Dziękuję. Czekamy na kolejnego prezentera. Następna sesja, jaka miała się teraz zdarzyć, to jest Jarka Klekota na temat Power Platform w praniu. Tylko czekamy jeszcze na Jarka, czy dołączy do nas. Jeżeli nie dołączy, będziemy musieli. To ja może wykorzystam tą chwilę. Wykorzystaj. My będziemy jeszcze próbowali Świetnie. Się skontaktować z Jarkiem. Jasne. Słuchajcie, jest jedna rzecz, o której wspomniałem podczas prezentacji, a wam tak naprawdę nie pokazałem. Są to właśnie nasze screeny, tak? Czyli ekrany, które są już zdefiniowane responsywne. Split screen, jak wspomniałem, no to można nazwać 50-50, prawo, lewo, boom. Tak jak ja wam pokazałem, 40-60%, tak? Możemy stworzyć te sidebary. Bardzo proszę, dodam, jak to wygląda. I teraz porównajcie mój ekran, który stworzyłem sam, jeżeli chodzi o responsywność, a ekran, który został dodany z pudełka, jako template. Tak, oczywiście teraz wiem, że pokazuję lewą stronę, nasz tree view, te elementy aplikacji, tylko dlatego, że chciałem się na tym skupić. To jest dokładnie to samo. Dodałem kontener na cały ekran, dzielący od lewej
do prawej. Tak samo zrobili tutaj. To jest ta sama definicja. Dlatego mówię, że i my jako makerzy, citizen developerzy czy professional developerzy jesteśmy w stanie zrobić to sami. I to nie jest kwestia godzin. To jest kwestia nawet sekund, minut. Bo żebyśmy dodali kontener, tak jak pokazywałem, insert, container, boom, horyzontalny. Teraz musimy tylko go ustawić 0,0. Width, parent dot width. Boom, mamy to. Świetnie. Height. Klikamy parent dot height. Mamy to samo, tak? Chcemy dodać kolejny element, wpisujemy container. Tak, to są minuty. Naprawdę. Dodamy kolejny. Podzielimy ekran na... Dodałem kontener w kontenerze. Kolejny. Boom. Tylko trzeba się wyklikać, bo jak widzicie, dodaje się w kontenerze, który jest zaznaczony. To też ważne. Mamy trzy. Możemy tak iść dalej. Czyli widzicie, to naprawdę jest szybkie. Kłopotliwe jest przestawienie się na korzystanie z kontenerów. Ale mam nadzieję, że nie sprawi wam to wielu problemów. Dobra. Wróćmy do prezentacji w oczekiwaniu na kolegę.